Numer 10. Marion Downs. To gospodarstwo jest prowadzone we współpracy z Herbert Downs Outstation i razem zajmuje ponad 1 200 000 hektarów. Gospodarstwo posiada długą historię. Zostało bowiem założone w 1877 roku i do dziś funkcjonuje jako czynna ferma bydła. Jest tak ogromna, że krajobraz zmienia się drastycznie od jednej granicy do drugiej. Jeśli byłbyś właścicielem tej farmy, mógłbyś przechodzić z terenów zalewowych na jednym krańcu na pustynne obszary na drugim, nie opuszczając nigdy ziemi należącej do gospodarstwa. Gospodarstwo posiada ponad 15 tysięcy sztuk bydła. Numer 9. Wave Hill. Ta ferma znajduje się na terytorium północnym Australii. Ma około 1 350 000 hektarów. Dawniej ziemia była własnością rdzennych mieszkańców Australii, ale została zajęta przez Europejczyków i w 1883 roku utworzono fermę. Warto wspomnieć, że w 1966 roku na farmie rozpoczął się strajk przeciwko warunkom pracy i życia oraz żądaniem zwrotu niektórych ziem rdzennym mieszkańcom. Do porozumienia udało się dojść dopiero po 7 latach. Myślę, że wielu polskich strajkujących mogłoby uczyć się od nich wytrwałości. Zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie zostawić komentarza, polubić i zasubskrybować kanał, aby niczego nie przegapić. Numer 8 to Aina, kolejna ferma bydła. Ta znajduje się w południowej Australii i ma około 1 500 000 hektarów. Nazwa pochodzi od dwóch słów aborygeńskich, które oznaczają schronienie i dom, z pewnością dom dla ludzi, którzy tam mieszkali. Jednak nie zawsze było łatwo. Jeśli spojrzymy na historię gospodarstwa, zawsze było tam zbyt dużo lub zbyt mało wody. Na przykład w 1906 roku gospodarstwo zostało dotknięte przez powódź, a kilka lat później w wyniku surowej suszy zginęło ponad 10 tysięcy sztuk bydła. Mimo to gospodarstwo przetrwało i nadal funkcjonuje jako czynna ferma bydła. Home Valley Station to numer 7 na naszej liście. Kolejne gospodarstwo z Australii zajmuje około 1 400 000 hektarów. W 2008 roku gospodarstwo zostało zmodernizowane i aktualnie stanowi ośrodek wypoczynkowy oraz atrakcję turystyczną dla osób, które chcą przeżyć przygodę w buszu. Numer 6. Davenport Downs. Największa farma bydła w Queensland. Te gospodarstwo zajmuje ponad 1 510 000 hektarów. Pracuje tam tylko 10 pracowników, co jest niesamowite. 10 osób jest w stanie obrobić tak duży areał. To brzmi niewyobrażalnie. Ta farma miała w swoim życiu kilka interesujących momentów. W 1992 roku farma została opanowana przez dzikie koty. W związku z tym minister środowiska zdecydował się wysłać strzelca wyborowego, aby zmniejszyć populację dzikich kotów. W ciągu zaledwie kilku dni odstrzelił około 500 kotów, z których jeden ważył ponad 8 kg. Numer 5. Aleksandria. Farma ma około 1 600 000 hektarów i została założona przed 1877 rokiem. Gospodarstwo głównie zajmuje się hodowlą bydła, co wiąże się również z produkcją roślinną. Podobnie jak niektóre inne gospodarstwa na tej liście, nie tylko jest bardzo duże, ale ma też interesującą i czasem mroczną przeszłość. Na przykład niedługo po założeniu gospodarstwa jeden z pracowników został zabity przez aborygenów, którzy zabrali siekierę z jego domu i użyli jej do makabrycznego morderstwa. Przeszukano okolice w poszukiwaniu zabójców, ale nigdy ich nie znaleziono. Inny pracownik w tym samym roku próbował pogłębić studnię na gospodarstwie, używając dynamitu, ale dynamit eksplodował zanim zdążył umieścić go w odpowiednim miejscu. Na skutek czego wpadł on na dno studni, a później zmarł z powodu obrażeń. Obszar ten ma także historię częstych powodzi. Ostatnia z nich wystąpiła w 2012 roku, zalewając większość gospodarstwa. Przechodząc do numeru 4, Clifton Hill Station, druga co do wielkości ferma bydła na świecie. Gospodarstwo posiada ponad 20 tysięcy sztuk bydła oraz zajmuje około 1 700 000 hektarów. Znajduje się ono na takim pustkowiu, że wielu ludzi, którzy chcą je odwiedzić, musi przylecieć samolotem. Nie tylko teren jest ogromny, ale także budynki. Sama infrastruktura robi olbrzymie wrażenie od samego gospodarstwa po lotnisko, drogi, place przeładunkowe i wiele więcej. Kiedy w 2018 roku gospodarstwo zostało wystawione na sprzedaż po raz pierwszy od 60 lat, ludzie byli ciekawi, ile taki ogromny kawałek ziemi kosztuje. Niestety ani sprzedawca, ani kupcy nie ujawnili dokładnej ceny sprzedaży, ale szacuje się, że wynosiła ona od około kilkudziesięciu do kilkuset milionów dolarów. Teraz przechodzimy do ostatnich trzech i największych gospodarstw na naszej liście. Numer 3 na liście to Anna Creek. Anna Creek zajmuje ponad 2 360 000 hektarów,
Obszar ten jest większy niż obszar Izraela. Na początku gospodarstwo skupiało się na hodowli owiec, ale straciła wiele z nich z powodu ataków psów dingo, więc przeszła na hodowlę bydła. Życie na Anna Creek i innych dużych fermach bydła jest odizolowane z powodu ich rozmiaru. Najbliżsi ludzie mogą być oddaleni o dzień jazdy samochodem lub więcej. Dlatego większość tych gospodarstw musi funkcjonować niemal jak własne małe miasteczka. Numer 2 na liście to znacznie bardziej nowoczesne gospodarstwo, a jego powierzchnia jest dwukrotnie większa. To gospodarstwo mleczne zostało założone w 2005 roku i od tego czasu odnotowuje ogromny wzrost. Farma jest podzielona na 26 mniejszych gospodarstw, ale jako całość zajmuje blisko 4,5 miliona hektarów oraz ciągle się rozwija. Jedno z niezależnych czasopism w Chinach oceniło tę firmę jako najszybciej rozwijającą się firmę w Chinach. Z ostatnich informacji wynika, że posiadają 230 tysięcy krów mlecznych i produkują 3300 ton mleka każdego dnia. To zaskakujący poziom produkcji, który pozwala spełnić rosnące zapotrzebowanie na mleko w Chinach. Duża część obszaru gospodarstwa to pastwiska, zapewniające krowom dostęp do odpowiedniej ilości pożywienia. Każdy etap procesu produkcji mleka jest rygorystycznie monitorowany, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo produkcji. Firma ta twierdzi, iż produkuje najbezpieczniejsze i najwyższej jakości mleko w całych Chinach. To z pewnością jest jedno z największych gospodarstw mlecznych na świecie i odgrywa znaczącą rolę w dostarczaniu mleka na rynek chiński. Jednak warto dodać, że mimo swojego ogromu, nie jest to największa farma w Chinach, co dowodzi, jak olbrzymie i różnorodne mogą być gospodarstwa w tym kraju. Ten tytuł należy do największej farmy na świecie i numer jeden na naszej liście – Mudanyang City Mega Farm. Ta farma jest tak ogromna, że pozostałe gospodarstwa na naszej liście wyglądają przy niej jak przydomowe ogródki. Zajmuje ponad 9 milionów hektarów. Jeśli to gospodarstwo byłoby państwem, to zajmowałoby 109 miejsce pod względem powierzchni, tuż za Węgrami oraz przed Portugalią. W 2015 roku, gdy Rosja zakazała używania produktów mlecznych z Unii Europejskiej, ta farma wkroczyła na rynek rosyjski, aby zaspokoić jego potrzeby. Aktualnie farma zaspokaja około 25% całkowitej rosyjskiej konsumpcji mleka. Produkują oni około 800 milionów litrów mleka rocznie. Nie tylko dostarczając mleko do Rosji, ale zaopatrując również lokalny rynek. Na farmie hoduje się ponad 100 tysięcy krów mlecznych, które są dojone 3 razy dziennie. Mleko jest następnie przetwarzane w pobliskich zakładach mleczarskich. Farma jest również przyjazna środowisku. Wykorzystuje energię odnawialną, w tym energię słoneczną i wiatrową, a także stosuje metody uprawy, które minimalizują wpływ na środowisko. Jedno jest pewne, utrzymanie takich ogromnych gospodarstw wymaga ogromnej pracy. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Do zobaczenia następnym razem.